czas wreszcie na literaturę. Czas na literaturę, na spotkanie z wyjątkową pisarką, która z wykształcenia jest kulturoznawczynią, absolwentką Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Była wykładowczynią w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Pisania Maszyna do Pisania. Jej felietony można czytać m.in. w Pani czy w Wysokich Obcasach. Zapraszamy na spotkanie z Sylwią Hutnik, które poprowadzi Marta Baron-Milian. Poprosimy o brawa. I zanim pani Marcie oddamy głos, to druga Marta zada pytanie, które nas nurtuje. Pani Sylwia, od jakichś dobrych 25 minut. Słucham, zamieniam się w słuch. Jesteśmy gorącymi zwolennikami feminatywów i pytanie... Za które nam się dostaje w internecie, w mediach społecznościowych oczywiście. Doktor czy doktor? W moim świecie. Doktor czy doktora? Ja bardzo lubię wręcz doktoressa, bo to się kojarzy z princesą, więc muszę tutaj dać wam zamiast podpowiedzi doktoressa? Jeszcze kolejną opcję. No rewelacja. Możemy się umówić, że ja biorę na siebie odpowiedzialność. Dobrze. Świetnie, trzymamy bardzo dobrze. Ale zgadza się pani z tym, że kiedy wprowadzamy te feminatywy, to one przestają brzmieć, mówiąc kolokwialnie, głupio i oswajamy je. My w większości nie tyle je wprowadzamy, co przypominamy, bo w dwudziestoleciu międzywojennym były czymś oczywistym. Natomiast nie, jeśli chodzi o wszystkie kategorie zawodów, no bo wtedy nie wszystkie te zawody były wykonywane przez kobiety z różnych względów. Teraz mamy ich więcej, ale naprawdę telnik czyni mistrza, a nawet mistrzynie, więc wystarczy używać feminatywów i za chwilkę człowiek się ani nie obejrzy, a będzie to coś zupełnie zwykłego. Bardzo dziękujemy. Za wyczerpującą odpowiedź. Scena jest wasza. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj przy takiej okazji porozmawiać. Przed chwilą rozmawiałaś pod drzewem opowieści z czytelnikami wokół nowej książki Tyłem do kierunku jazdy o znakomitym tytule i jeszcze lepszym zdjęciu na okładce z całą pewnością. I od tego chciałam zacząć. Od tego, jakie są zyski i straty, przyjemności i ryzyka płynące z jazdy tyłem do, z podróżowania może tyłem do kierunku jazdy. To teraz oficjalnie dzień dobry Państwu. Oczywiście jadąc tu rano pociągiem jechałam tyłem do kierunku i to mi się chyba bardzo teraz już często zdarza, a nawet niektóre osoby przysyłają mi zdjęcia, kiedy czytają moją książkę siedząc tyłem do kierunku. Ale jeśli chodzi o ryzyko, ono jest zawsze, kiedy próbujemy żyć w zgodzie ze sobą. To znaczy, to nie jest miła i sympatyczna opowieść o tym, że możemy być kim chcemy i robić to, co chcemy, nie ponosząc żadnych, nie tyle konsekwencji, co nie płacąc za to odpowiedniej ceny. Pytanie jest takie raczej, czy jesteśmy w stanie ponieść tę cenę i czy nas stać. I w przypadku ryzyka jechania tyłem do kierunku jazdy, czyli robienia wbrew temu, co większość robi, no to oczywiście można dostać po łapach, można, tak jak tu była już mowa przy okazji feminatywów, zostać skrytykowanym wprost albo właśnie gdzieś tam w internecie. Oczywiście też tym ryzykiem to jest po prostu to, że nas zemdli i będziemy się czuć nieswojo. No ale zawsze jest tak, że pytanie dotyczące osób, które w jakiś sposób nie przystają do większości społeczeństwa, jest takie, czy są na marginesie z własnego wyboru, czy też ktoś na ten margines ich wypchnął. No i jak one się z tym mają? Ja jako dziecko, które w latach 90. i na samych ich początku zaczęło dojrzewać, a w związku z tym się buntować, no to miałam bardzo jasną opinię dotyczącą tego, kim chcę być. Na pewno nie chcę być normalna, cokolwiek to wtedy dla mnie oznaczało. Ale taki był mniej więcej podział. I z dobrodziejstwem inwentarza brałam na siebie nie tylko krytykę, ale również jakieś docinki, czy wręcz formę takiej fizycznej przemocy, jako młoda punkowa jeżdżąca gdzieś tam na koncerty i festiwale. Byłam narażona przede wszystkim ze względu na swój wygląd wtedy, dość oryginalny. Ale od samego początku, nawet nie wiem, czy miałam jakąś wielką refleksję na ten temat, ale byłam przekonana i czułam to, że chcę być tyłem do kierunku jazdy i tak w ten sposób żyć, bo nie wyobrażałam sobie, żeby moja wyobraźnia i mój sposób kreowania
swojego świata, nie tylko siebie, miałby być podporządkowany temu, co mówi mi większość. W ogóle mnie to nie interesowało. To trochę tak jak ze słowem queer, czyli dziwak po angielsku, które zostało odzyskane, to znaczy przejęte przez grupy, które były tak nazywane po to, aby nadać nowe znaczenie, takie afirmatywne temu wyrażeniu. I ja mam tak z dziwakiem, jak ktoś mówi, wiesz co, jakaś jesteś dziwna, to mówię, dziękuję za komplement. I niewątpliwie takie też są bohaterki, wszystkie bohaterki tej książki. Babcia Stasia, o której no przy każdej okazji gdzieś wokół tej książki trzeba powiedzieć, jako ta postać no niezwykle barwna, owładnięta seksualną pasją, finansową, tak, fetyszyzująca pieniądz i w ogóle jakoś super ciekawa postać, której relacja, która pokazana jest w relacji z transpłciową wnuczką Magdą, a pomiędzy nimi matka też, której, no jak przed chwilą mówiłaś, nie da się lubić, ale jednak która wzbudza jakieś współczucie. Od czego zaczęła się właściwie ta książka i praca nad tą książką? Od fabuły, tu jednak zredukowanej, od postaci tych bohaterek, które są no jakby pełnokrwiste i takie bardzo charakterystyczne, czy od jakiejś idei, która na to, co ta książka mogłaby zdziałać? Miałam kilka takich myśli, które w pewien sposób towarzyszyły mi w trakcie już pracy nad tym tekstem. Jeden to był taka myśl, żeby być wobec samej siebie tyłem do kierunku jazdy. To znaczy, żeby ta książka nie była bardzo smutna, tak jak moje poprzednie. Ja wiem, że często łączę ironię, groteskę z nieszczęściem, ale w wypadku tej powieści chciałam, żeby to właśnie najwięcej było tego humoru i mam nadzieję, że mi się to udało, więc trochę samą siebie złamać w tym, żeby no, w jakiś taki sposób dołujący fabrykować losy bohaterów i bohaterek. To po pierwsze. Po drugie, to był czas, w którym pisałam tę książkę dość ciężki sam w sobie, bo to i pandemia, ale też nagonka homofobiczna i transfobiczna na osoby nieheteronormatywne w Polsce. Więc jak się codziennie słyszy od również, nie wiem, osób z rządu czy głowy państwa, że nie jest się człowiekiem, tylko ideologią i właściwie niemal codziennie jakieś takie nowe doniesienia bombardują nas z różnych stron, no to choćby się było najmilszą i najszczęśliwszą osobą na świecie i najbardziej wesołą, to jednak to w człowieku gdzieś zapada. I w tym sensie pomyślałam, że my jakoś potrzebujemy pocieszenia, to znaczy potrzebujemy, ale nie pocieszenia, wszystko będzie dobrze, bo muszę powiedzieć, że nie jestem entuzjastką tej teorii, raczej wydaje mi się, że bal na Titaniku, ale takiego podejścia właśnie trochę ironicznego, a może nawet wręcz autoironicznego, żeby nie dać się temu koszmarowi, który dzieje się na zewnątrz. I to na pewno było dla mnie ważne. Od samego początku też chciałam napisać książkę o wolności i właśnie o tym, jak bardzo ona w czasie, w którym teraz żyjemy, takiego neoliberalnego splendoru i propagandy sukcesu, bądź sobą, możesz wszystko. Jak paradoksalnie trzeba podkreślać to, że ta wolność ma swoją cenę i my prawdopodobnie musimy ją zapłacić prędzej czy później, więc mówić o tej wolności z takim właśnie dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkimi za i przeciw. No i pierwszą osobą i postacią, która się pojawiła w mojej głowie, to była babcia Stasia, a że na samym początku pandemii Stowarzyszenie Unii Literackiej wymyśliło taki cykl czytania wieczornego, gdzie różne osoby z tego stowarzyszenia codziennie włączały się na profilu i po prostu czytały swoje teksty. Była z nami między innymi Olga Tokarczuk, wiele, wiele innych osób. Miałam też i ja swój dyżur. No więc pomyślałam sobie, że to będzie dobry moment, żeby przeczytać na głos to, co już mam wtedy jeszcze jako szkice dotyczące babci Stasi i sprawdzenie, jak mają się do tego inne osoby. No i odbiór był bardzo dobry, więc to wiadomo, jak to działa. Zachęca do tego, żeby kontynuować. I odbiór właściwie
też już pokazywał niejako to, co stało się po tym, kiedy książka już została przeze mnie zakończona i ukazała się na rynku. Mianowicie wiele osób wspomina swoje babcie, mówi o nich albo o starszych osobach od siebie, które zna i które właśnie są takie jak babcia Stasia, harde i charakterne. I pod tym względem to jest jakoś bardzo wzruszające. Po spotkaniach takich jak to, no może bez tej takiej sceny jak tutaj, że nie widzę Państwa za bardzo, kiedy ludzie podchodzą i proszą o autograf albo po prostu chcą porozmawiać, zwykle też mówią mi o swoich babciach. I to jest naprawdę bardzo miły element tych wszystkich spotkań. Ja mam to szczęście, że obie babcie jeszcze z nami są, więc tym bardziej wtedy doceniam ten przywilej, że mogę z nimi porozmawiać. No tak, więc to była babcia Stasia i całe to dobrodziejstwo, które za nią idzie. A potem Magda, która w trakcie pisania okazała się dla mnie, jakkolwiek to brzmi, transpłciową osobą. I nagle okazało się, że jej tożsamość psychoseksualna też nie jest jakby zgodna z tym kierunkiem jazdy tytułowym. I nagle pojawiły mi się dwie postaci, które mają ze sobą bardzo silną relację i pomyślałam, że to jest też dobry moment i dobry wątek, żeby o nich właśnie w ten sposób napisać. No a potem doszła trzecia postać łącząca te dwie kobiety, to znaczy matka Magdy, Krystyna. Kiedy czytałam tyłem do kierunku jazdy, to myślałam o kieszonkowym atlasie kobiet, jako o świetnej metaforze w ogóle całego twojego pisania i wszystkich tych powieści jakoś zamykającą je w sobie, która no jest jakby związana z metaforą kartograficzną i związaną z jakimś mapowaniem tej przestrzeni kobiecych bohaterek, które zaludniają kolejne światy kolejnych twoich książek, kolejnych powieści, ale nie tylko przecież powieści. No jak wiemy, tworzenie map nie jest niewinną czynnością, jakby wyznacza centrum i peryferia. W przypadku tych kobiecych bohaterek w twojej twórczości nie mówimy jednak o jakichś wielkich kontynentach, to są raczej wyspy, które składają się ewentualnie w jakieś archipelagi, prawda? Jakby te peryferia, które stają się nagle jakimiś migrującymi centrami i to być może tu najciekawsze. Myślę o tym, w jaki sposób różniła się ta kartograficzno-literacka robota od kieszonkowego atlasu kobiet, wydanego kilkanaście lat temu, aż do tyłem do kierunku jazdy. Rzeczywiście czasami wspominam sobie czas pracy nad kieszonkowym, na tyle, ile mogę odtworzyć tamte emocje. I zwykle myślę o sobie, Boże, byłam taka niewinna. Kiedy się debiutuje i nie ma się jakichś większych oczekiwań, to człowiek jest naprawdę wolny i w ogóle nie myśli o tym wszystkim, co napisze ta, co napiszą o tobie tu albo siam. Nie ma żadnych oczekiwań właśnie. I w związku z tym naprawdę nie ma tego, co włącza się już po drugiej, trzeciej, czwartej książce i tak dalej. A w moim przypadku to było tyle też ważne, ponieważ kieszonkowy Atlas Kobiet został nagrodzony, doceniony, wystawiany, tłumaczony, dyskutowany, więc ta poprzeczka była wysoko jakoś zawieszona, właściwie sama ją zawiesiłam. I potem nie wiadomo, co człowiek musi zrobić, żeby zadowolić resztę świata. Natomiast to ciekawe bardzo, bo tak naprawdę ja piszę o bardzo podobnych rzeczach. Oczywiście staram się jakby siebie nie powtarzać i nie iść tymi utartymi schematami, bo dla mnie ten rozwój też jest, też coś z tego chcę mieć po prostu. Rozwój jest bardzo ważny. Natomiast cały czas w mojej osi zainteresowań są kobiety, jako główne bohaterki. Jeśli jesteśmy przy kartograficznych porównaniach, to przenoszenie peryferium do centrum i sprawianie, że te dziwaki przejdą teraz na, proszę bardzo, dużą scenę. Swoją drogą nie wiedziałam, co panowie robią, czy oni tak odgradzają mnie jeszcze bardziej od państwa, ale widzę, że koncert rockowy później. Jest jakiś ruch i element migracyjny. Się bardzo zdenerwowałam. W każdym razie robienie tego gestu jakby przezagarniania hierarchii i zamiany tego, kto siedzi właśnie w gremiach, kto jest opisywany, kto jest częścią polskiej literatury, właśnie po to, żeby trochę zachachmęcić w tej topografii
grup dominujących i grup marginalizowanych. No ale oczywiście w Kieszonkowym są też te wszystkie tematy, które i później były przeze mnie eksplorowane i w powieściach, i w pracy naukowej. To znaczy, no właśnie, topografia sama w sobie jako historia miasta. Również historia wojenna, zwłaszcza powstania warszawskiego i powstania w getcie warszawskim w odwrotnej kolejności, ale też relacje między ludźmi i moment, w którym rządzą nami stereotypy i takie przyzwyczajenia, szufladki, w które wkładamy ludzi, i moment, w których próbujemy jakoś zmienić tę sytuację i przestawić pionki na szachownicy, albo inaczej, zmienić zasady gry. Więc w tym sensie Kieszonkowy, tak, no można by, myślę, połączyć te wszystkie moje powieści i opowiadania i nadać im coś w rodzaju rysu charakterystycznego czy jakiejś osi narracyjnej, która byłaby wspólna. Ale to już niech Wydział Polonistyki się tym martwi. Dokładnie tak. Myślę o tych różnych rolach, które łączysz w sobie. Jesteś kulturoznawczynią i jakby w prace związane z życiem codziennym Warszawy i te, które mieliśmy okazję przeczytać w Mieście Skruzowstałym, to jakby inna część twojej działalności, jakiejś praktyki, no też pisarskiej, prawda, tylko innego typu. Jak widziałabyś to połączenie, albo czy inaczej, czy warsztat pisarski zbliża się czasem do warsztatu badawczego tutaj w tym wymiarze? No to są zawsze wielkie napięcia. Mówi się o tym i ja też tak często sądzę, że teksty naukowe są tekstami nie do czytania, znaczy są po prostu jakimś bełkotem i nie znoszę sytuacji, w której osoby o wielkiej wiedzy rzekomo ją popularyzują i przekazują, a w praktyce pokazują, jak bardzo są mądrzy i ile świetnych książek przeczytali, i tyle z tego wynika. Jestem ze szkoły kulturoznawczej profesorki Małgorzaty Szpakowskiej, która dzielnie walczyła z nami, studentami, studentkami o takich właśnie jakichś zapędach skomplikowanych wyrażeń i słów, i zawsze uważała, że to jest po prostu żenujące i takie popisywanie się, i bardzo szybko też wychwytywała w tekstach, zwłaszcza naukowych, taką mowę trawę i zapchaj dziury. To znaczy, jak człowiek już nie wiedział co, a ma jeszcze do napisania kilka stron, no to jeszcze po prostu napisze to, co napisał poprzednio, tylko że innymi słowami, oczywiście mądrymi, które nic nie znaczą. I dla mnie jako pisarki prozy ważna jest historia, ważna jest opowieść, którą daję, którą można to sprowadzić do zwykłego pytania, o czym jest ten tekst. Właściwie o czym ja chcę Państwu w tym tekście powiedzieć, co ja chcę tym tekstem przekazać. I kiedy w tekstach naukowych zaczynamy gubić opowieść, to staje się to nieznośnym jakimś po prostu streszczaniem tego, co się przeczytało u kogoś, i to wszystko. Ale teksty naukowe mają swoje wymogi i moim największym zawsze problemem jest to, że kiedy dostaję recenzję tych tekstów, to piszą, no fajnie, fajnie, ale to jest esej. Dlatego, że no, jak rozumiem, dla tych osób różnica jest taka, że właśnie tekst naukowy to jest za rare, a esej no to taki właśnie między artykułem naukowym, a nie wiem, felietonem. I na początku miałam potworne kompleksy. Uważałam, że nie będę dobrą badaczką, skoro piszę eseje i nie umiem takiego po bożemu tekstu napisać, chociaż się strasznie starałam. Długie przypisy, bibliografia po prostu na 5 stron, żeby pokazać, że zobaczcie, jakby tutaj się starałam, przeczytałam, wymyśliłam. I zawsze po prostu to wracało z takim, no esej, ciekawy esej. A potem pomyślałam sobie, przecież ja w życiu czytam głównie eseje. Naukowe, ale eseje. Więc właściwie dlaczego miałabym teraz być kimś innym? Ale to jest ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę w życiu, że no masz jakieś oczekiwania wobec siebie, ale być może nie spełnisz ich nigdy, bo po prostu nie jesteś taką osobą i tyle. Teraz jestem w takim momencie, w którym walczę o swoją niepodległość esejowatą, że tak się wyrażę, pisania
na temat moich badań w sposób, który można przeczytać. Chociaż widzę też u siebie czasem, że zapędzam się w jakieś rejony no, takiej nowomowy akademickiej, ale mam nadzieję, że się tego oduczę i że będę czytała teksty, że będę pisała teksty, które można czytać w ten sposób. Natomiast bardzo dużo też łączę bycia badaczką, ale też edukatorką, prowadząc zajęcia i wykłady, webinaria, warsztaty, przekazując tę wiedzę najłatwiej, najprościej, najbardziej przystępnie, jak się da, bo uważam, że to jest moja powinność. Znaczy wiem, że to brzmi trochę tak sztywniacko, ale odebrałam bezpłatną edukację i wykształcenie. Mam ten przywilej, że mogę dużo czytać i dużo myśleć o tym. W związku z tym dla tych osób, które chcą skorzystać z mojej wiedzy, no, nie ma nic jakby tu innego, jak tylko przekazywać ją dalej. Tutaj jakby nie widzę tego w inny sposób. Zresztą jako pisarka, opowiadaczka, to jest trochę też podobnie i w tym sensie to jest jakby takie kontinuum tego, co robię. Już nie mówiąc o tematach, którymi się zajmuję i które też w dużej mierze opierają się na właśnie antropologii codzienności, na próbie śledzenia tych takich okruchów zwyczajności, często przezroczystych dla większości z nas, albo związanymi z gender studies czy queer studies, mówiącymi i zadającymi pytania o to, co to jest właściwie płeć i jak my ją sobie na co dzień konstruujemy i co z tego w ogóle wynika, oraz wiele innych rzeczy. No oczywiście odrębnym tematem w moim przypadku jest historia kobiet, her story i przeszłość, którą zajmuję się w różny sposób. W zeszłym roku wydałam książkę Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, skierowaną do najmłodszych czytelniczek i czytelników, gdzie opisałam 100 różnych kobiet związanych z Polską, które, no, jak sama nazwa wskazuje i tytuł, były buntowniczkami, ale dzięki którym wiele rzeczy się wydarzyło w Polsce i na świecie, więc to też jest taka funkcja edukacyjna mojego pisania. No tam już miałam pisać mini eseje, a właściwie wręcz opowieść na dobranoc, więc także mogłam dbać o taką formę, która była najbardziej przystępna, jak tylko się da. No właśnie, jak dowiedziałam się chwilę przed spotkaniem, prowadzisz warsztaty z dziećmi o zbuntowania i manifestowania, więc to w ogóle fascynujące w tym kontekście. Tak, przy okazji tej książki, ale też wcześniej już to robiłam, natomiast przy okazji książki Opowieści na dobranoc miałam bardzo dużo różnych spotkań z czytelniczkami młodymi i czytelnikami. I jednym z takich elementów to są warsztaty przy okazji tych spotkań, jak zrobić własną demonstrację. I te warsztaty polegają też między innymi na przygotowywaniu transparentów. Bardzo lubię te warsztaty, ponieważ w przeciwieństwie do warsztatów dla dorosłych, tam wszyscy ochoczo biorą się do pracy, rozumieją polecenia oraz w ogóle są zachwyceni. I kiedy dzieciom mówisz, no to teraz na tych transparentach będziemy mogli napisać, co nam się podoba, a co nie, to nie musisz dwa razy tego powtarzać, to już jest zrobione. Pół godzinki i demonstracja gotowa. No i też w przeciwieństwie do osób starszych, u dzieciaków nie ma problemów z tym, żeby potem wykrzyczeć te hasła, które są zapisane w czasie warsztatów na transparentach. I dzięki temu po prostu bardzo szybka demonstracja właściwie jest czymś oczywistym. Czyli akcja jest natychmiastowa w tym przypadku, od razu działa. To chyba będziemy musiały za moment kończyć rozmowę i pytanie związane z twoją rolą, której znowu no, nie da się oddzielić od tej literackiej, pisarskiej, działaczki, aktywistki. Co można zdziałać za pomocą literatury? Nie wiem, czy dużo, czy mało, i to jest to pytanie, które się często pojawia, czy literatura może zmienić świat, albo czy może pomóc w jakichś rzeczach. Na pewno może pomóc indywidualnym osobom w zrozumieniu siebie i tego, co nas otacza wokół. Być może jakoś sprawić, że będzie to osoba bardziej refleksyjna i podchodziła do różnych rzeczy, ale ja nie przekładałabym jakiejś wielkiej roli czy literaturze, czy sztuce, czy kulturze w ogóle i na jej wątłych barkach niedofinansowanych i przepracowanych kładła teraz, nie wiem, pokój na świecie i zniwelowanie
kryzysu klimatycznego na przykład, ale rzeczywiście nie wyobrażam sobie świata bez literatury. Zresztą ostatni czas pandemii, a zwłaszcza lockdownu pokazał, że jak trwoga, to sięgamy po książki, filmy, sztuki teatralne, choćby online i inne formy kultury, bo to jest też moment, w którym my szukamy wsparcia, też takiego emocjonalnego i duchowego. I pod tym względem literatura jest idealna, nie ma sobie równych, więc tak, no to jest jakiś taki trochę głos też sprzeciwu. On pewnie łączy się też tematycznie z akurat u mnie z tym, co robię i na rzecz czego działam, ale myślę, że tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o danie historii i opowieści ludziom po to, żeby wspierać ich nie tylko w tych trudnych czasach, ale w ogóle w tym trudzie, jakim jest życie. No i z tą puentą tyłem do kierunku jazdy chyba najlepszą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.